Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, ja nazywam się Radek, a my kontynuujemy przygodę w Mother 3 Earthbound. Tym razem naszym zadaniem jest poszukanie... tak naprawdę to chciałem powiedzieć dzieciaka Vesa, czyli Destera, ale to jest nie do końca prawda, bo my nie tyle szukamy jego, co chcemy sprawdzić, czy ten, który wygląda trochę podobnie jak Duster, to Duster. Być może Mapson nam da może jakąś mapkę. No, oczywiście mówi o tych włosach, jeżeli chodzi o biednego Wesa, który cały czas mu się plątają włosy w tej siatce na robaki, tak jak był łapany w poprzednim odcinku. Tylko teraz pytanie brzmi, kurczę, gdzie my musimy iść, żeby dotrzeć do tego DCMC? Oczywiście to jest koncert DCMC, do tego klubu, który nas tak bardzo interesuje. Może pociąg przyjedzie? Pociąg jedzie bezpośrednio do fabryki. A właściwie pociąg, który jedzie bezpośrednio do fabryki, z tej stacji obecnie nie działa, ale konduktorzy są w mieście. Konduktor jest w mieście. Konduktor to złe słowo, naprawdę to przecież to jest. Nie no, konduktor, dobrze powiedziałem. Pomyliłem się z tym, który prowadzi, wiecie, orkiestrę. W każdym razie konduktor jest w mieście, więc nie wydaje mi się, że pociąg będzie wracał dzisiaj. Jeśli naprawdę chcesz pójść do fabryki, to w takim przypadku sugeruję pójście po torach. Bardzo zdrowe i bezpieczne. Ale nie mów nikomu, że to powiedziałem. No, tak bym się spodziewał, że to raczej nie jest normalne, co powiedziałeś. A teraz pytanie. Ja mogę pójść po torach, a to znaczy, że mam iść w prawo? Po prostu tutaj? Zaraz. Czekaj. O kurde, a to co za Mr. T przychodzi? Nie wiem, jakie masz powody do tego, co robisz. Ale wygląda, jakbyś chciał przejść przez ten tunel, tak? Wiem, że nie posłuchasz mnie ani trochę, nawet jeśli będę próbował cię zatrzymać, więc proszę, dam ci to w zamian za jakiekolwiek próby. Otrzymaliśmy mapę tego, mapę kolei. Wiesz, co jest najbardziej przerażającą rzeczą w środku tunelu? Nie, to nie są żadni Slytheronie, ani Mudshroomowie, ani nic w ten deseń. Odpowiedzią jest pociągi. Są pociągi. Pociągi są najbardziej niebezpieczną rzeczą, jaką tam możesz spotkać. Więc bądź bardzo ostrożny, żeby żaden cię nie uderzył. Będę się kłócić, szczerze mówiąc, jak tak stawia sprawę koleś. Ja tylko jeszcze porozmawiam z tą osobą. Szkoda, że nie możemy... O, jest prezent, to było warto tutaj podejść. Bombę nawet dostaliśmy, fajnie. Będziemy mogli w kolei rzucić. Słyszałem, że jest miejsce, jak pójdziesz tak po torach, gdzie magiczne motylki sobie fruwają tu i tam. Mam nadzieję, że to będzie nam dane zobaczyć w takim razie. Ale skoro mamy mapę podziemi... Aha! O kurde! Z kilka biomów mam wrażenie. Jakie to jest dalekie, Jesus! Mamy dotrzeć aż tam, na sam koniec? To jest naprawdę bardzo duży teren do przejścia. A, i wpadliśmy od razu do walki. No czemu nie? Proszę bardzo, to jest Rumbling Mushroom, którym będziemy walczyć na samym początku. Nie wiem, czy stan jest silny, ale nie ma żadnych zdolności na pewno specjalnych, więc po prostu musimy zatakować. Podczas gdy Sniff, no nie wiem, czy chcemy, albo machajmy w sumie. Co się okazało? Że pachnie jak zwierzę i jest słabe na ogień. Jest też słabe na takie, jak to powiedzieć, kurczę, brak czucia w rękach. Nie mam teraz słowa, no odrętwienie to jest to słowo, którego szukałem. No, on jakieś swoje spory wyrzucił, ale uniknęliśmy. Zatakowaliśmy do 46. Moni też już zaatakuje. 12 to niedużo, szczerze mówiąc. Zobaczymy, ile musimy się nawet zaatakować. Okej, to było, nawet udało się dwa razy zrobić combo. Bez tego, bez kurczę Destera, to jest tak ciężko zrobić cokolwiek. Dobra, 29 expa, mamy też prezencik. Jest tam jadalny grzybek. To jest o tyle dobre, że... no, będziemy potrzebowali jakiegoś leczonka. Boję się chodzić tak bezpośrednio po torach. Chociaż niby pociąg ma nie jechać w najbliższym czasie. O, proszę bardzo, są przeciwnicy. Kolejny grzybek. A, jeszcze przyleciała ten kurowąż przybiegu. Niestety. No dobra. Najpierw pokonamy Mushrooma. Zobaczmy, co możemy zrobić. Dwa hity, kurczę. Ale wydaje mi się, że ten rytm jest bardzo szybki tam. Albo może po prostu... Kurczę, nie wiem. Wydaje się, że to jest taki... Nie wiem, czy przesadzam z tą prędkością? Ale zobaczymy, kolejne ataki wpadają. Dobra, pokonany jest Mushroomik. Zobaczymy, jak będzie nam szła walka z tym. Właśnie to jest Slytherhand.
To jest bardzo fajna nazwa, bo Slither to jest tak pełzać, a Hen to jest kurcza, no nie? Więc to jest takie pełzające kurcze. 14 punktów obrażeń, 60 HP mu zrobiliśmy krzywdy w tym momencie. Co my możemy takiego zrobić? To jest nasz ki. Możemy spróbować wyleczyć naszego Boniego, żeby chociaż trochę było lepiej. O, to było bardzo szybkie. W każdym razie zwycięstwo nam się oczywiście powiodło. 11 level dla Boni. Prezencik też. Świeże jajko wypadło z niego. Świeże jajko? Czy jest w stanie nam uratować życie? 80 HP przywraca. Nikt z nas tyle nie potrzebuje tak naprawdę. Dobra, użyjemy sobie tego delikatnego przywrócenia HP, a tym przywrócimy HP-ki. Przywróćmy stay, trudno. Trudno, wolę nie ryzykować śmierci w jakiś głupi sposób w tym miejscu. Nas nikt przecież nie znajdzie w takim... O, może udało się... Nie, miałem nadzieję, że zaatakowałem od tyłu, ale jednak nie. Ale jest jeden ten Slitherhen, a on chyba nie jest najsilniejszy, więc... Spróbujmy coś zrobić. 9 hitów, zaskoczony jestem strasznie. Szkoda, że nie pamiętam rytmu, bo to był trochę przypadek, że w niego wszedłem. Ale na szczęście jego siłę jest stosunkowo szybko pokonać. To właśnie z tymi wężami możemy w miarę walczyć. To te grzybki są trochę większym problemem. Ale spróbujemy je pokonać mimo wszystko. Proszę bardzo. Okej, tutaj tego rytmu nie złapiemy, choćby nie wiem co. On jest szybszy po prostu. Nie. 55-30, on ma dużo HP, znaczy tak relatywnie dużo. Na szczęście dwa ataki tylko jest w stanie wykorzystać. Szkoda, że nie mamy żadnego... Nie mamy żadnej opcji, żeby go jakby uspokoić, żeby móc spokojnie go bić, kiedy on śpi. Proszę bardzo, pierwszy biom za nami. No i jeszcze sporo przed. Więc idziemy. O, z tym króliszkiem, ja to nazywam króliszkiem tak naprawdę, ale nie wiem, czy powinienem. Wiem, że z tym króliszkiem z chęcią powalczę akurat. Bo tutaj znamy... A, znamy, powiedziałem. Że znamy jego melodykę, ale chyba jednak nie znamy. Pół na pół znamy. Znaczy, że tyle wystarcza. On teraz atakuje. Nie, on na szczęście nic nie robi w tym momencie. 7 hitów. Nie jest najgorzej. Co prawda on teraz te sporsy wyrzucił i będziemy się nie czuli najlepiej. Jeden atak wystarczy, żeby go pokonać, ale on nas i tak... Nie wiem, czy to jest zatrucie, czy to jest cokolwiek innego. Ale nas za... Ojojoj! Do góry... Odwrotnie chodzimy w tym momencie. Nie jest to najgorsza rzecz, która nas mogła spotkać. O, skończyło się, okej. Mogło być dużo gorzej, tak szczerze mówiąc. A co to jest za coś? Trochę się tego coś ja boję. Czy podbiegnie? Nie podbiegło. Boję się, że będzie bardzo potężne, więc wolę się z nim spotkać... jeden na jeden. 8 hitów, kurczę, połowa. Mogliśmy zrobić trochę więcej, ale wystarczyło, żeby go pokonać już. Więc proszę o kolejne jajeczko i poziom przy okazji, z chęcią przyjmę. To teraz mamy ile tak naprawdę już tego jedzonka przy sobie? Nie mamy jakoś specjalnie dużo. A mamy 5 HP przywrócenie. Przywróćmy sobie te 5 HP, to nam tylko miejsce w jakimś punktu zabiera. Jajko, jest i mushroom. Te sobie wyleczymy, powalczmy z tym. Boję się tego trochę, ale no bo to jest tak naprawdę kawałek rurki, na którym jest głowa. To bardzo dziwny przeciwnik. On się dodatkowo jeszcze okręca wokół własnej osi. Wow, to był kryt! On się tylko okręca wokół własnej osi. Naprawdę nic nie robi. No dobra, to był spoko przeciwnik. Z takim mogę walczyć. Jeżeli on nam nic nie robi, tylko stoi w miejscu. Dodatkowo... O, stick nam zostawił. Czy stick to broń przypadkiem? Bo jeśli tak... Tak, ale to słabsza broń. To dużo słabsza broń. To jest bardzo smutne w tej sytuacji. Ale może będziemy mogli sprzedać na przykład. Tak robię takim wężykiem te ruchy, bo chcę być pewny, że nie tracę szansy na jakiegoś prezentu znalezienie. Dobra. 4 hity tylko. A dobra, jedna kolejka ataku wystarczyła, żeby go pokonać. Więc ciśniemy dalej. Jesteśmy już tak naprawdę no pod koniec kolejnego biomu. A tam jest kolejny ten stick. A, mushroom przybiegł. Kurczę, miałem nadzieję, że się nie poruszy jednak. Zatakujemy jego w pierwszej kolejności, tak naprawdę. Oh shit! Zwołał kolejnych przyjaciół. Przerobi niebezpiecznie, chyba bombę użyję. Jeśli dobrze pamiętam, to bomba atakuje wszystkich? Tak. Nie chcę ryzykować, używam bomby po prostu. Tym bardziej, że on też atakuje za 15.
To nie tak mało. 13 i jeszcze dodatkowo... Nie, on na szczęście nic nie robi. Ta bomba nam powinna pomóc bardzo. Okej, okay. Przeżył tylko ten stick, co ciekawe. A teraz go załatwimy raczej już. A, jeszcze jednego przyjaciela zawołał. Na szczęście go już pokonaliśmy. 51 jeszcze Mushroomowi. Czyli mi dużo expa dostaniemy za tą walkę, tak myślę. Kurde, jaki on ma rytm, no. To on nas zatruł. Dobra, pochodzimy przez chwilę do góry nogami, to jeszcze nie tak najgorzej. I dostaniemy expa za to? Myślę, że 100 coś? 112, super. 12 level dla Bonnie. I jeszcze prezencik wpadł. Oczywiście to jest grzybek. Ale jest też prezent, do czego ja w ogóle zmierzałem. Jest tam chlebek. Chlebek się też nam przyda. Co oczywisty truizm, ale... 60 HP, 20 HP, to myślę, że tak. Bonnie... Ile mamy my HP? Będziemy mieli 60, jak się wyleczymy, a mamy tu jeszcze jajko. Zapomniałem o tym jajku. Wyleczmy Boniego na full. No, trochę szkoda używać tego jajka, kiedy tak naprawdę... Dobrze, będziemy mieli na czarną chwilę. Musimy na chwilę pochodzić do góry nogami. Jest tak straszne, o. Okej. Patrzę, tylko tutaj niczego nie ma, nie ma, mogę wbić do kolejnego biomu. Jesteśmy... Połowie drogi... No, nie, to nie jest połowa drogi. Jeszcze trochę tutaj jest do przejścia. O, dużo tych króliszków. Znaczy, ja chcę z nimi powalczyć. I jeszcze od tyłu udało się zaatakować. Nie dołączyli do pomocy. To jest akurat super sytuacja. O, tu kryt był. Jeden cios, drugi cios i po przeciwniku. Dużo ekspa za niego nie ma, ale wiecie, to nie o to chodzi. Spróbujmy... Udało... Nie, nie udało się od tyłu, okej. No, trudno. Z mojej perspektywy wyglądało trochę, jakby to było jednak od tyłu. Może i nie było. Mówi się trudno, ten drugi też zaatakuje. A nie, uniknęliśmy, super. Dobrze, no dobra, atakujemy po kolei. Co on teraz próbuje zrobić? Po prostu nas ciachnąć ze 14. Fuck. Dobra, zawsze coś te 4 ataki, tak? Bo przynajmniej możemy później go wykończyć od razu. Bo on jest szybki w swoich ruchach, więc... Więc to nie mamy problemu z tym. Ja się dalej boję tego pociągu, bo mam wrażenie, że w którymś momencie on po prostu na nas ruszy. Ale ten biom był bardzo szybki. To muszę przy... Co tu lata tutaj? Za pszczółki chyba. O! Bo oni nie zostawią mnie samego. A to co? To ubranie? Może być ubranie. To są jakieś dziewczęce ubrania, które leżą na ziemi. Interesujące. Potencjalnie może się to źle... Uuu, gorące źródła. To tam do cholery jest. Nie ma potrzeby się śpieszyć, kiedy 5 sekund może cię odświeżyć. To prawda, ja też sobie tutaj wyjdę. Dzień dobry. Czy to nie jest jeden z tych... zapomniałem, jak oni się nazywali, ale z tego klanu, co byliśmy tam u nich raz, jak poszukiwaliśmy kogoś. Aha! Odnaleźliście mnie, kiedy jestem kompletnie nagi. Albo naga, w sumie to chyba jest kobieta, chociaż ma brodę. W tych czasach to nie wiadomo. Czy ty nie jesteś tym chłopczykiem, którego spotkałem w domu Eli 3 lata temu? Pamiętasz? Powiedziałeś, że wybierasz się na równinę Drago, żeby pomścić swoją matkę. A, to nie byłeś ty? Naprawdę? Ależ to dziwne. No ja jestem Ionia. Taki legend w League of Legends. Nie no, ja jestem Ionia. Jedna... Ma Gypsies oni się nazywali. Ma Gypsies. Ma Cyganie. A to jest magiczny... A to jest kolonia magicznych... tych, motylków. Często tutaj przychodzę, żeby odświeżyć się po tym, jak się bardzo zmęczę przez nadużywanie swojego psi. Psi patrol. A ty tu jesteś być może dlatego, że też nadużyłeś swojego psi? No nie do końca, a? Nigdy nie słyszałeś nawet o psi? Ja to będę nazwał psi, nieważne co. Żadne psa, ani nic takiego, to jest psi. Psi jak psi patrol. To dziwne. Wyczuwam mnóstwo magicznej energii pochodzącej od ciebie. Oj. Co się stało właśnie? Zaraz. Wytrzymaj tylko na chwilkę. No nie rzucaj się. Po prostu wytrzymaj to przez chwilę, no. Ach. Jeszcze sekundę. Okej. To się wydarzyło. Coś się w nas narodziło. Nauczyliśmy się live-upu i healingu. I ostatecznie moc, która pochodzi z głębi naszego serca. PK Aki. No jak mój kot. Ma sens, że pochodzi z głębi mojego serca, tak?
Stan nauczył się, jak używać psi. Nie mam bladego pojęcia, jak ten proces wyglądał. Nie chcę sobie tego wyobrażać. O, bogowie! Nie mogę w to uwierzyć. Możesz nawet użyć pikejaki. Nawet Mad Gypsy nie są... nawet Mad Gypsy nie są w stanie tego używać. Ty diable, ty. Nie wiem, skąd pochodzisz, ani dokąd zmierzasz, ale być może spotkamy się znowu. Więc przynajmniej powiedz mi swoje imię. Stea. Dzięki. Zapamiętam to. A teraz idź. Ja trochę chcę się przygotować. I to dosłownie, w sensie ugotować. Mamy magiczne zdolności. Tego się nie spodziewałem. Nie dostaliśmy hapeków, to są gorące źródła. No pozwólcie nam uzyskać hapeki, no. Hapeki. Nie zyskamy? No, tak przecież działało zawsze. O, dobrze, pozwoliło nam się poczuć znowu żywymi. Narodze, kochasz gorące źródła, co? Ja też. No, kocham, bo przywracają full HP i full manę. Psi. Pikejaki. To jest zdolność, którą tylko Stella może użyć. Zadaje potężne obrażenia wszystkim przeciwnikom. Wow. Czy te motylki są w stanie z nami walczyć? Magiczny motylek spowodował, że wszyscy w drużynie staje się zrelaksowali. Co to znaczy? W sensie, czy to coś nam dało, czy po prostu... Bo ja nie chcę tego zużywać, jeśli to po prostu jest leczenie. Więc jestem na full. O, znowu. Nie wiem, czy... O, co? To jest magiczna żabka. Ja jestem magiczną żabką. Nie jestem zbyt dumna ze swojego imienia. Czy potrzebujesz czegoś? Chcesz zapisać grę? Tak, chcę zapisać. Po tym, jak zdobyłem magiczne zdolności, zdecydowanie chcę zapisać swoją grę. Dobrze, idziemy dalej. Ta twoja niepewny wyraz twarzy. Pewnie chodzi o moje imię, co? Może troszkę. Co tam w prezencie? Magiczna żelatyna? Nie, to kolejny ten. Kolejny butterfly. Wszyscy się zrelaksować. To już zbierzmy wszystkie, jak już tylu zebraliśmy, to... To ja chcę wszystkie zebrać, może to coś spowoduje, tak naprawdę. Nie, nie spowodowało niczego. Ale wiecie, no, warto było spróbować, skoro i tak zebraliśmy już tyle. Nawet w prezentem był ten motylek. Dobra, zobaczmy. Ten biom jest całkiem spory. Dodatkowo pojawiają się jakieś szczurki w... Kurczę, z wiatrakiem. No dobra, ale skoro mamy nasze psi, no to my tego psi będziemy o 10 many zużywa. Nie możemy zbyt dużo tego użyć, co prawda. No ale zawsze co? Atak używając tego swojego śmigiełka. Zobaczmy, pikejaki, boom, 140. 153, Jezus, ten atak jest naprawdę potężny. No dobra, 84 expa i nam dodatkowo poziom wzrósł i pepeki też wzrosły. Jezu Chryste, dobra, to tylko teraz trzeba się na ten... Kupić mnóstwo, jeżeli będzie taka możliwość, rzeczy, które regenerują pepeki i możemy cisnąć. Czy to jest grzybowy pies? To jest grzybowy pies. Mushroom. Jezus Maria, naprawdę, jeżeli macie okazję, przetłumaczcie sobie wszystko, czy przetłumaczcie. Każdy z tych nas potworów to jest jakiś żart słowny i to jest cudowne, ale tak ciężko jest mi to tłumaczyć. Szczeniakom... Muchomor... No właśnie, no właśnie, strasznie ciężko jest to przetłumaczyć fajnie. Dobra, pyk. Nie chcę używać cały czas ataków magicznych, bo to by było... Szybko się z nich wypstrykam. No chyba, że zacznę aż tak cisnąć, to wtedy zacznę używać tych ataków magicznych. O Boże, dobra. Boni już tutaj pada. Więc ja myślę, że to skończyła się zabawa. Po prostu użyjmy magii. I cofniemy się do źródeł, żeby wyleczyć Boniego, bo to tak nie może być. 145, Jesus Christ. Biedny piesek. Nawet taki się wydaje, nawet nie mogę biegać, jak on jest pobity, więc muszę po prostu przejść na piechotkę. O nie, 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 nie. Mógłbym użyć pikejaki, żeby ich zabić oczywiście. Ale nawet nie chcę ryzykować. Dobra, ten, są tutaj te wszystkie nasze. Ale czy one mi zregenerowały pieska? Nie, nie zregenerowały. Kurczę, nie wiem, czy zregeneruje go nawet ten. Czy go nawet gorące źródła regenerują. Trochę się boję, że to może nie wystarczyć. Poczekajmy, zobaczymy chwilę. Nie pamiętam, czy regenerowało to kogoś, kto był KO. Wszyscy czują się znowu żywi, ale... Tak, dobra, jest znowu szczęśliwy, że tak powiem, więc...
Zobaczmy na niego jeszcze, przyjrzyjmy się mu dokładnie. To jest zawsze mylę guziki. Czy odzyskał full HP? Tak, super. Możemy cisnąć dalej w takim razie. Może nie będziemy walczyć z wszystkim, co się rusza. Żeby znowu naszego psiaka nie narazić na jakieś niesamowite... No dobra, on akurat wszedł nam prosto w twarz, no. Natomiast jest pojedynczy, więc po prostu go rozwalmy tak fizycznie, najzwyczajniej w świecie. To powinno wystarczyć, okej. Tak, żeby trochę tego expa łapać, ale jednak żeby też nie siedzieć, nie farmić tak na full, bo to zajmie dużo czasu wtedy. A moja taktyka i tak jest prosta, jak już zobaczę, że sobie nie radzimy, to pójdę pofarmić po prostu na własną rękę. Nie, za dużo. Dobra, co tu się dzieje? Proszę nie rysować żadnych graffiti na znakach. Takich jak na przykład hot dog, czy jedzenie dla psów. Karma dla psów właściwie. Dobra, powalczymy z tym jednym. To nie powinno być jakoś bardzo trudne, mam nadzieję. Atakuje pierwszy, oczywiście, bo niego zaatakował. Dobra, czyli to jest taki szybszy ruch jednak trzeba robić tutaj. A tyle wystarczyło. Trochę mnie boli, że oni tak, kurczę, fokusują tego boniego. Strasznie, jakby nie mogli kogoś innego zaatakować. Siema, Brubelku, cirp, cirp. Porada. Zauważyłeś, że możesz wysłać słabych przeciwników, właściwie to ich jakby rozwalić po prostu wbiegając w nich? To jest całkiem dobre uczucie. I to całkiem dodatkowo jest takie jakby uzależniające. Ale nie licz ich jako prawdziwe walki. Oni nie dadzą ci żadnych punktów doświadczenia. Tak zwanych. Wiedziałeś już o tym? Czy tylko udajesz, że wiedziałeś? Nie udajesz, prawda? Cóż, w każdym razie czas to zakończyć w stylu Wróbelka. Cirp, cirp. Cirp, cirp. Jesteś mi z drogi, bardzo cię proszę, Wróbelku. Zobacz, jesteśmy chyba pod koniec już. Tak, jeszcze tylko dwa biomy. I jesteśmy na miejscu. Uj, jaki mostek, trochę się przeraziłem. Prezencik, mamy tam bombkę. Jakiś duży znak Tasmili, fabryka i tory. Dobrze, że zaznaczyli, gdzie są tory, bo byśmy się kompletnie zgubili. O kurcze, zrekonstruowany mol. My walczyliśmy z takimi chyba na początku, ale nie byli tacy niebezpieczni jak teraz. Tym bardziej oni drillują za 40. Ja nawet nie wziąłem pod uwagę, że ja atakuję. Chryste panie, jeszcze wezwał kolejnego kolegę. Dobra, przynajmniej jeden jest pokonany. Mam nadzieję, że ten drugi nie wezwie kolegę, bo to będzie już zbyt irytujące wtedy. O, dwa hity, zawsze coś. 40 HP. No to już muszę uleczyć. Chicken. Proszę bardzo, skąd ja mam kurczaka? Dlaczego ja mam kurczaka tutaj? Ja nie mam pewnego pojęcia, jak to się wydarzyło, ale mam chickena. No nic, jako że nie chcę tutaj zginąć, rzucam bombę. No i to tyle. Cholera, nie zdążę rzucić bomby. No nie, nawet nie. Ale inną bombę. Dobra, może ta bomba ich pokona obu? Dobra, pokona obu, bo tu już po prostu było za dużo trochę. Nie zmienia faktu, że... Dobra, bo oni dostał level, ale my jesteśmy na wykończeniu tak naprawdę. I nie mam żadnego leczonka już. Nie, zaraz, przecież mam psi. Zapomniałem, ja mam przecież psi teraz. Mogę się leczyć w ten sposób. Już mi lepiej. Ja tak, kurczę, wpadam w panikę, że nie mam przedmiotów, ale przecież magia jest teraz dostępna dla mojej postaci. Zmienia faktu, że... Nie czuję się specjalnie potężny. To jest ostatni biom, czy to już jest fabryka? Tak, przedostatni biom jest fabryka już po tym. O, pociąg! Wow! Okej, zaskoczyliśmy. Bullet time to był, muszę powiedzieć. Stepanie. No nie byliśmy najmądrzejsi jednak. Gdyby nie porada, a nawet i z tą poradą ja jako gracz byłem głupi, tak? Zwiększamy liczbę cattle snake'ów. Są ekstremalnie niebezpieczne, jeśli zobaczysz jakiegoś, nie podchodź. Oglądaj je tylko z dystansu. Laboratorium... Oh my god. Znaczy, laboratorium jest po prostu, ale... Oh, Jesus, co za stwór. Ja się trochę boję tego. Czy to są przeciwnicy? To są przeciwnicy. No dobra, jesteśmy na stacji kolejowej. Czy ja tu mogę jakoś wejść? Tam jest wejście od góry, okej. Czy oni tutaj... Dobra. Nie powiedzieć, że nie podchodzą, no i nie podchodzą, ale... Ale my musimy podejść, jeśli chcemy coś... Czy tam przywołuje kolegów, no. Dobra, mam tego dość, tutaj pójdzie pikejaki po prostu i tyle. Nie bawimy się. Wiem, że on znowu przywoła kogoś, uleczył się za 60, no ma takie prawo, my też mamy tą zdolność. Drill attack. Ale my naszym potężnym atakiem po prostu robimy swoje.
Co prawda ten szczurek nie został pokonany jednym hitem, ale już dobitka zrobiła swoje. 13 level. Świetnie. Dobra, tu jest prezencik, widzę go. Zgarniemy go sobie. Jest chlebeczek. Natomiast tutaj jest co? Młodzi, tu jest wasza szansa na to, żeby się pięknie wypocić. Praca na pół etatu, a właściwie na część etatu szukana w fabryce. Wszyscy zainteresowani się zgłoszą do fabryki, tam po prawej. No dobra, dzień dobry. Jak się tutaj panu żyje w ogóle? 50 dp za osobę, jeżeli chodzi o pracowników fabryki. Ze wszystkich innych bilet na tej stacji kosztuje 2500. Czy jesteście pracownikami? Nie. W takim wypadku bilet kosztuje 2500. Nie. No to w takim wypadku sugeruję pójść sobie na nogach, bo ta zmili. Wiesz co, koleś? Tak właśnie myślę, że zrobię, jeśli będę wracać. Natomiast na razie nie chcę wracać. Cholera, tam nie da się przejść, ja tam widzę prezent. Zastanawiam się, czy z drugiej strony mogę do niego podejść, tylko nie chcę uczestniczyć w żadnych walkach już. Więc się troszeczkę się cykam. To jest troszeczkę niebezpieczne. Chyba ta krówka tutaj mnie zastanawia. Chyba nie rzuciła się na mnie. Okej. Sleep powder, no to tak średnio mi się... O, nie. Dobra, ona się nie wydaje agresywna w gruncie rzeczy. Tamten się zrespił. Cholera jasna. Nie chcę z nim walczyć, no dobra. Ale ja chyba się tutaj nie będę bawił, po prostu pikijaki, szanić to. On się zwyczajnie zaatakował, ale my po prostu go od razu zaklęciem powalimy, żeby nawet nie ryzykować tutaj żadnego niebezpieczeństwa. Prezent nam zostawił. Dobry patyk. Ciekawe, czy dobry patyk jest faktycznie dobry. Hej, jest faktycznie dobry. Daj właśnie się tam ofensywy. Mnóstwo. Bierzemy ten good stick. To nie ma się co zastanawiać. To była przydatna walka. Jestem zaskoczony tym faktem. Czy jesteśmy w stanie... Zostawię sobie chyba ten bread roll, a uleczę go po prostu life upem, bo tak naprawdę i tak nie mam za dużo już many. Na jeden life up mnie jeszcze stać. Siemanko, ja cię znam skądś. Nie mogę znieść po prostu pracowania. Nienawidzę tego. Życzyłbym sobie, żeby już była noc. Wtedy mógłbym pójść do Titibu. Ale ty w sumie tego nie zrozumiesz, co? Trochę chamskie, szczerze mówiąc. Moi drodzy, jesteśmy w fabryce. Nie wiem, czy to koniecznie w fabryce miałem być. Ale to miało... Klub Titibu miał być po przejściu dalej niż fabryka, nie? Więc może w dobrym miejscu jesteśmy? Kto wie? Ale moi drodzy, w tym miejscu skończymy sobie ten odcinek, więc fabrykę i klub Titibu poznamy w kolejnym. Dzięki wielkie za oglądanie. Subskrybujcie kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Lajkujcie i komentujcie, bardzo mi to zawsze pomaga. A ja was zapraszam na kolejny odcinek, który już niedługo będzie na kanale. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Hej!